A teraz, jakie znaczenie ma cena na rynku pierwotnym? Maciek Wellman i Patryk Sołtysiak. Brawa! Witamy, Patryk Sołtysiak. Maciej Wellman. Flip na pierwotnym. Tak, no tak jak Adam wspominał, warto się przyznać, ja się stresuję, szczerze mówiąc. Myślałem, że się nie będę stresował, bo jest to na fajnie was rozładowała, ale ja się stresuję. Maciej się stresuje trochę mniej, ale mam nadzieję, że to, co chcieliśmy, wam powiem. Czyli dzisiaj będziemy mówić o tym, jakie znaczenie ma cena na rynku pierwotnym. Trochę już o tym mówiliśmy wczoraj podczas panelu dyskusyjnego przy kolacji. Na cenę składa się przede wszystkim zapotrzebowanie klientów, tak, odpowiednie i zaspokojenie tych potrzeb, czyli popyt i podaż, tak. Są też czynniki zewnętrzne, takie jak stopy procentowe, kredyty hipoteczne, programy rządowe, mieszkaniowe, tak. Ale to są takie czynniki, na które nie mamy wpływu. To jest jakaś niewidzialna ręka, która miesza. My natomiast dzisiaj skupimy się na tym, co tak naprawdę, na co mamy wpływ, co możemy sprawdzić, czyli na indywidualnych cechach nieruchomości. Tak? To może ja od razu powiem, ponieważ zostały nam tylko 23 minuty, że tak naprawdę cena na rynku pierwotnym nie ma znaczenia. Trochę muszę przyspieszyć, bo nie mamy po prostu za dużo czasu, żeby o tym mówić. Na rynku pierwotnym jest troszeczkę inaczej. Jak robicie, bo tutaj jest większość inwestorów z rynku wtórnego, cały dzień słuchaliście o rynku wtórnym i jeszcze będziecie słuchać, więc tak na szybko powiem. Jak robicie badanie rynku wtórnego, bo chcecie kupić mieszkanie, nie wiem, 50-metrowe na pierwszym piętrze bloku z płyty, no to badacie dzielnicę, porównujecie ceny mieszkań na rynku wtórnym 50-metrowym. Jeżeli wasze mieszkanie ma odpowiednio niższą cenę od tego, jaka jest średnia rynkowa, tak, to wiecie, że zrealizujecie zysk i jest to okazja inwestycyjna, na której możecie zarobić. Na rynku pierwotnym jest całkowicie inaczej. Badanie rynku i branie średniej ceny nieruchomości w stanie deweloperskim niczego nam nie da, ponieważ na jednej ulicy mogą być dwie inwestycje. Jedna będzie za 10 tysięcy złotych za metr, druga za 12 tysięcy, ale po przeanalizowaniu wszystkich czynników może się okazać, że ta droższa nieruchomość będzie tą, na której zrealizujecie większy zysk, czyli będzie okazją inwestycyjną. Cena regularna, którą mamy u deweloperów, ona jest jaka jest. I teraz jak chcecie kupić mieszkanie i zrobić na nim flipa na rynku pierwotnym, to musicie się opierać na cenie regularnej. Tak, jeżeli deweloper sprzedaje za 9700 za metr kwadratowy, to wasze wyliczenia muszą być, żeby zarobić od tej ceny, bo nie można wychodzić z założenia, że pójdę i wynegocjuję rabat. Okej, zrobimy zakup hurtowy, weźmiemy 20 mieszkań, 30, to dostaniemy 1%, 2%, 3%. Ale to nie jest taka wartość, która będzie argumentem, żeby kupić tą nieruchomość. To jest po prostu wartość dodana i o tyle więcej zarobicie. Tak, będziemy przedstawiać te indywidualne cechy nieruchomości w skrajnych przypadkach. Tutaj, tak jak Maciej wspomniał, mogą być dwie różne inwestycje na ulicy. Jedna kosztuje 10, druga 12, a pomimo tego wybierzemy tą za 12. Tutaj właśnie po waszej lewej stronie tej prezentacji jest taka inwestycja budżetowa, można powiedzieć coś w stylu programów rządowych Mieszkanie Plus, tak? Czyli mamy tutaj taki standardowy budynek 3-4-kondygnacyjny, często takie budynki są bez windy, nie ma balkonów, bądź są balkony papieskie, nie ma żadnych dodatkowych udogodnień dla klienta w postaci jakichś większych placów zabaw, co najwyżej taki plac zabaw 2 na 2 metry, ale tam się szczerze mówiąc ich nie zmieści. Więc tylko jest po to, żeby był. Są jedynie miejsca zewnętrzne, postojowe. Nie ma miejsc postojowych w hali garażowej. Czyli taki, można powiedzieć, no, nowy blok z płyty. Tak? Tutaj będziemy pokazywać na tych slajdach takie skrajności, jeżeli chodzi o rynek pierwotny. Po prawej stronie mamy takie, można powiedzieć, top of the top. To jest inwestycja z Gdańska, Invest Comfort, który robi w mega wysokim standardzie. Tam standard deweloperski jest mniej więcej od 15, 20, 25 tysięcy złotych za metr. Tu nie chodzi w jakiej to jest cenie, tylko co może oferować inwestycja na rynku pierwotnym. Tu akurat na zdjęciu jest fitness, klub, są sauny, mogą być baseny, tak, boiska ze sztuczną nawierzchnią, czy prywatna hala gimnastyczna, sala bilardowa, czy kręgielnia, tylko na użytek osiedla. Teraz ostatnio deweloper w Warszawie zrobił szklarnię do hodowania pomidorów. I wy może jako inwestorzy nie będziecie tych pomidorów tam w uprawie przyhodować,
ale jeżeli macie dwie inwestycje na tej samej ulicy, które są w tej samej cenie i jeden deweloper da wam szklarnię i ładowanie superchargera do samochodów elektrycznych w tej samej cenie, bądź troszeczkę wyższej, to teraz, jakbyśmy się posługiwali tylko wypadkową cenę, tu jest za 10, a z tymi dodatkami za 10500, no to byśmy musieli kupić tą tańszą nieruchomość. I o ile my tam nie będziemy mieszkać, to wasi docelowi klienci, którzy na rynku premium, na rynku pierwotnym są troszeczkę bardziej premium niż ci klienci, którzy nabywają nieruchomości z bloku z płyty, to dla nich to jest istotne. Bo jeżeli on będzie miał dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, tylko na użytek osiedla, to on będzie wiedział, ten klient, czy klientka, czy ta rodzina, że może wyjść i pobawić się tam z dzieckiem, tak? I to jest ta wartość dodana na rynku pierwotnym, którą trzeba brać pod uwagę przy standardzie inwestycji, a nie fokusować się tylko i wyłącznie na cenę. Tutaj położenie mieszkania, tutaj to nawiążę od razu do tego poprzedniego slajdu. Jeżeli wybierzemy super ekstra fajną inwestycję, a w tej inwestycji wybierzemy najgorsze mieszkanie, tak jak na przykład tutaj po lewej stronie, to też jest, to jest akurat zdjęcie z inwestycji z Poznania, ale w Warszawie też była super, mega fajna inwestycja. Nie, to jest Warszawa, Maciej, to jest Warszawa. Jest nieistotne. Chodzi o to, że jest wybudowany blok u dewelopera, wybieracie super ekstra inwestycję, która ma wszystkie wartości dodane, spina wam się cena, a w tej inwestycji wybieracie najgorzej położone mieszkanie, które ma widok na 6-metrowy mur oporowy. I teraz wszystko się zgadza, cena się zgadza, jest super inwestycja, ale dalej gdzieś się sfokusowaliście na cenę i wybieracie najgorzej położone mieszkanie. To też nie tędy droga, tak? Jeżeli wybieramy produkt premium, no to idziemy w tym do końca. W każdej inwestycji, która jest, są lepiej i gorzej położone mieszkania. Tak? To nie jest tak, że na tym najgorzej położonym mieszkaniu nie zarobimy. Teoretycznie jesteśmy w stanie wszędzie realizować zyski, ale sztuka polega na tym, żeby wybrać taką okazję inwestycyjną, żeby ją w miarę szybko upłynnić. Tutaj na zdjęciu po prawej widzimy akurat mieszkanie, które ma bardzo korzystne położenie, jest gdzieś na ostatnich kondygnacjach. To jest wysoki budynek, prestiżowy. Takich budynków w Polsce jest jeszcze niewiele, ale jest przed nimi dobra przyszłość, tak? Tutaj mamy widok niczym nie przesłonięty. Mieszkanie jest jedyne na piętrze, czyli patrzymy na cztery strony świata, można powiedzieć, tak? Oczywiście nie muszą być to być ostatnie kondygnacje, ale wyższe kondygnacje, tam gdzie po prostu możemy widzieć dalej. Nie mamy żadnych budynków przed sobą. Mogą to być też mieszkania narożne, tak? No to jest akurat taki przypadek skrajny, ale mogą to być mieszkania narożne, które też mają dobry widok, mają dobrą ekspozycję światła, czyli na przykład wystawę południową, gdzie mamy światło przez cały czas, tak? Ale nie jest ono rażące, tak jak wystawa zachodnia, gdzie świeci słońce prosto w okna. Mogą to być mieszkania też parterowe. Na rynku wtórnym mieszkania parterowe zwykle są traktowane jako gorsze. Na rynku pierwotnym mieszkania parterowe z ogródkiem to jest wartość dodana, tak? Te mieszkania znikają najczęściej. Dlaczego? Bo jest dodatkowa przestrzeń w postaci swojej własnej, może nie swojej własnej, ale przynależnego takiego ogródka, przynależnej ziemi, z której możemy korzystać. I takie mieszkania, pod warunkiem oczywiście też, że naprzeciwko nie jest jakiś wysoki budynek, bądź my nie mieszkamy w budynku 14-kondygnacyjnym, bo wtedy w takich mieszkaniach parterowych no, różne rzeczy leżą na tych ogródkach, ale jak to jest budynek 2-kondygnacyjny, 3-kondygnacyjny, no to już ma znaczącą różnicę. Także tego typu położenia mieszkania. Ja tylko dodam, jeżeli chodzi o ten ogródek, to tak na szybko, jeżeli ktoś ma ten ogródek, to z niego korzysta bądź nie. Ja mieszkałem w centrum Poznania, w takiej inwestycji, gdzie było 5 kondygnacji i ogródki były rozlokowane wzdłuż chodnika. Może to się wydawać śmieszne, ale ludzie tam rozkładają hamaki, czytają książki, heblują, malują swoje meble. To jest tak, że jak ktoś kupi 30-metrowe mieszkanie i do tego dostanie 40-metrowy ogródek, to nie ma w ogóle jakby tutaj konkurencji, jeżeli wy będziecie sprzedawać mu mieszkanie na pierwszym piętrze z 5-metrowym blokiem. Tak? To jest mega wartość dodana, ponieważ jeszcze nie, u nas się za te ogródki nie dopłaca. No, na rynkach sąsiednich już niektórych płacimy za te ogródki z metra. Okej, tutaj mamy układ i właściwie powierzchnia mieszkania. To powinno być też tutaj dodane. Tutaj po lewej stronie mamy mieszkanie dwupokojowe, ale 66-metrowe, tak? To jest akurat mieszkanie z inwestycji w Poznaniu. Konkretnie to mieszkanie sprzedawało się 4 lata, tak? Deweloper dopiero po 4 latach sprzedał to mieszkanie. Dlaczego? Dlatego, że pomimo tego, że cena z metra była dosyć atrakcyjna, to cena całkowita już tego mieszkania no, znacznie przewyższała inne mieszkania dwupokojowe na rynku. I mamy tutaj 2 pokoje bez balkonu, bo... Tak, przepraszam.
to nie jest balkon, tylko to, co widzimy po lewej stronie, tylko to jest ściana, która zasłania w pewnym sensie też widok. Tak? Mamy dwa pokoje w stylu takim, można powiedzieć, wagonowym, czyli są długie, nieustawne i nie ma jak ich podzielić. Tak? Nie ma jak podzielić tego mieszkania na jakieś dwa mniejsze, żeby w miarę tutaj można było stopę zwrotu wyciągnąć. Po prawej stronie mamy najpopularniejszy układ. Tutaj jest akurat napisane 37 metrów, ale czy to mieszkanie ma 35, 33, 28 metrów czy 40? Chodzi o to, że kawalerki nie są już numerem 1 na rynku pierwotnym, ale każda kawalerka, którą możemy podzielić na salon z kuchnią i niezależną sypialnię, chociażby miała 6-8 metrów, to jest towar deficytowy, jeżeli chodzi o rynek pierwotny i to schodzi u deweloperów w pierwszej kolejności. Jeżeli jakby warunkiem i argumentem, dlaczego tak to wygląda, jest po prostu cena całkowita nieruchomości. Na rynku pierwotnym te ceny są wysokie, są wyższe z rynku wtórnego i teraz jeżeli deweloper wypuszcza pewną pulę mieszkań o takiej powierzchni, no to mamy największe prawdopodobieństwo, że przyjdzie do nas klient kredytowy bądź gotówkowy, ale że będzie go finalnie stać na zakup tego mieszkania. Tak, te dwa układy są bardzo podobne. Tu jest balkon, tu nie ma, ale rozkład jest podobny. Ale tu mieszkanie 66 metrów było tak niepraktycznie i tak słabo rozkładowe, że deweloper po prostu nie mógł się tego pozbyć. Tutaj kolejnym czynnikiem, który bierzemy pod uwagę w przypadku analizy i badania rynku, jest komunikacja miejska. Tutaj to zdjęcie po lewej to oczywiście jest takie, aby wam pokazać, że są nieruchomości, są okazje, przepraszam, są mieszkania, bloki osiedla wybudowane przez deweloperów w miejscach, gdzie nie ma komunikacji miejskiej. I teraz to nie musi być metro, tramwaj, autobus, SKM czy kolej, byleby to było cokolwiek. Ja z własnego doświadczenia wiem, że jak sprzedawałem nieruchomość położoną w Poznaniu, która nie miała dostępu do autobusu ani do tramwaju, czyli najbliższy przystanek był 1,5 km, to było mieszkanie, które się najdłużej sprzedawało. I prawdą jest, że im tańsza nieruchomość będzie dalej położona od centrum, ale istotne jest to, żeby chociaż ten punkt komunikacyjny, ten przystanek autobusowy był w realnym zasięgu, żeby mieszkańcy mogli z niego korzystać. Bo jeżeli nie ma tego, no to trzeba dwukrotnie się zastanowić i przeanalizować tę ofertę, czy warto to kupić. No właśnie, ale jak już się dowiemy, że w tym miejscu na przykład w dalekiej przyszłości będzie puszczana nitka tramwajowa, tak, to już zupełnie zmienia postać rzeczy. W tym momencie z tej polityki przestrzennej, tak, rozwoju infrastruktury, deweloperzy dostrzeżą, że to miejsce może mieć większy popyt, tak, większe zainteresowanie, więc za tym idzie, cena może w tej lokalizacji wzrosnąć. Tak? No właśnie, no, po prawej stronie mamy już tutaj dworzec centralny w Warszawie, czyli mamy dostęp do praktycznie wszystkiego. Tak? Jest niedaleko metro, jest dworzec. Możemy skorzystać z każdej linii kolejowej, z tramwaju, z autobusu, czy też dodatkowych jakichś dogodności w postaci rowerów miejskich, czy teraz popularnych hulajnóg. Więc mamy tutaj szeroki dostęp. Okej, okay, miejsca pracy. Tutaj akurat też się posłużymy przykładem z Poznania. Chodzi o to, żeby miejsca pracy były w realnym zasięgu. Tutaj, jak wcześniej wspomniałem, pokazujemy dwie skrajności, żeby pokazać, jakie są możliwe różnice na rynku pierwotnym. Po prawej stronie jest akurat Marathon Garden. To jest takie centrum korporacyjne, które otworzyli w Poznaniu na 5,5 tysiąca miejsc pracy. I teraz z niedalekiej odległości od tego centrum biurowego znajdują się nieruchomości, które prezentują pewien pułap cenowy. Mniej więcej teraz jest to na poziomie 7,5 tysiąca złotych za metr. Ja posiadałem mieszkanie 2 km od tego miejsca, o którym mówiłem wcześniej, i tam nie dojeżdżał autobus. Tak, czyli te miejsca pracy były w dość stosunkowo bliskiej odległości, ale bez komunikacji miejskiej. I teraz szybkość obrotu i sprzedaży i marży na tych mieszkaniach, które były bardzo blisko siebie. 2 km to nie jest jakaś duża odległość, jeżeli chodzi o Poznań, Warszawę, Trójmiasto czy Kraków, ale różnica w cenie zakupu i sprzedaży była drastycznie inna. I teraz gdybym tylko się wrócę do tego posługiwał ceną, czyli zrobiłbym badanie rynku i wyszło mi, że tam kupowałem za 6 tysięcy złotych za metr, a tu miałem za 7 i sugerował się tylko i wyłącznie ceną, no to tutaj to byłby błędny punkt wyjścia, bo co z tego, że te mieszkania były 1,5 tysiąca, 3 tysiące złotych droższe, oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest duża różnica, jak płynność na tych mieszkaniach, czyli zakup, wykończenie i sprzedaż była na zdecydowanie innym poziomie. Tak, no i tutaj też znowu
kiedy dowiadujemy się, kiedy mamy informację, że będą gdzieś budowane centra korporacyjne, tak, no to też ta cena, tak jak Maciej wspomniał, drzgocąco może wzrosnąć, tak. No właśnie, ja tak zapytam, kto lubi mieszkać blisko miejsca pracy? Okej, duża grupa. A kto lubi mieszkać koło lasu, jeziora? No właśnie, też duża grupa. Ja też lubię mieszkać koło lasu, koło jeziora. I ludzie też to lubią, tak? Zwracają na to uwagę, czyli na tereny zielone, tereny rekreacyjne, tak? Gdzie możemy miło spędzić czas, gdzie jest czysto, powietrze jest czyste, tak? Tutaj mamy akurat na załączonym obrazku inwestycje w Gdańsku przy Parku Orlickim, czyli z jednej strony mamy park miejski, duży, tak? A z drugiej mamy dostęp do miejsc pracy. I z tego tytułu też na tej inwestycji mieszkania są po 12 tysięcy za metr, 12 do 15, tak? Ale zobaczcie, co jest dookoła. Tam po drugiej stronie tego lasu jest faktycznie centrum. I tutaj chciałbym zauważyć, że ja też mieszkam koło takich terenów zielonych, co prawda nie mam blisko miejsc pracy, ale mam właśnie dostęp do jeziora, dostęp do lasu. Ja też lubię morsować, że za tym zacząłem, polecam. I niekoniecznie muszę codziennie być w centrum, tak? Mogę sobie tak postawić pracę, żeby wyjeżdżać o 10, 11, wrócić o 14, kiedy nie ma tych korków, tak? Mogę pracować z domu, mogę być freelancerem i niekoniecznie muszę mieszkać blisko tych miejsc pracy. Że to też ma znaczenie, żeby na to zwracać uwagę. No jeszcze tylko powiem odnośnie tych poprzednich dwóch slajdów, bo bardzo często pada pytanie, czy lokalizacja ma znaczenie na rynku pierwotnym. Oczywiście ma znaczenie, ale nie tak bardzo jak na rynku wtórnym, że tylko fokusujemy się na konkretne dzielnice i te dwa slajdy wcześniej chcieliśmy Wam pokazać, że tak naprawdę każdy czynnik jest istotny i tutaj musicie się zastanowić, komu chcecie to sprzedać. Odnośnie tego mieszkania Patryka, powiem szczerze, Patryk kupił mieszkanie z widokiem na pole kukurydzy. Tak, ma blisko jeziora, ja tego w ogóle nie neguję, ale po drugiej stronie są pole kukurydzy. Jak on kupował te mieszkania, to ja uważałem, że to zamieszkanie dla siebie jak najbardziej, bo kupił 150-metrowy ogród i tak dalej, ale wziął jeszcze mieszkanie na flipa i jeszcze koledzy sprzedał mieszkanie na flipa. Przekazał gazę inwestycyjną, żeby zrobił flipa. Tam wyszły po prostu rewelacyjne wyniki, jeżeli chodzi o stopy zwrotu z tych dwóch inwestycji, ponieważ trafili się klienci, którzy rzeczywiście mają dojść z giełku miasta. Tam jest komunikacja miejska koło ciebie? Jest taka SKMK poznańska, która ruszyła od tego roku. Jest komunikacja i teraz jakby tego nie mam w slajdach, odpowiem, że każdy punkt jest dobry, jeżeli jest ta komunikacja miejska, dlatego że tak naprawdę obracając mieszkanie na rynku pierwotnym, kupujemy to od dewelopera, a deweloper zanim wbije gdziekolwiek łopatę, tak, tam akurat powstanie bardzo duże osiedle, to przecież robi badanie tego, czy te mieszkania są sprzedajne w tej lokalizacji. Tak, on już zrobił za nas wstępne badanie, czy to się będzie sprzedawało. Czyli to też jest odpowiedź na to, że nie ma słabych lokalizacji na rynku pierwotnym, tylko będziecie musieli wiedzieć, komu chcecie to sprzedać. A jeżeli chodzi o punkty usługowe, no to też ma to wpływ na cenę, bo jeżeli będziemy mieszkać w miejscu, gdzie rzeczywiście nie ma tych punktów usługowych, mam tu na myśli szkoła, przedszkola, sklepy, to zawsze jak deweloper wbuduje dane osiedle, to ta cała infrastruktura przychodzi z czasem. I o ile my na to nie zwracamy uwagi, no to jak będziecie mieszkać w mieszkaniu i będzie trzeba wyjść i do najbliższej Żabki będzie 1,5 kilometra, tak, to wieczorem to będzie odczuwalne. Ta infrastruktura zawsze z czasem przychodzi, ale inwestując na rynku pierwotnym, musicie wiedzieć, w którym momencie, na jakim etapie wchodzicie w inwestycje, czy będziecie mogli pod to zagrać, tak, że tu już deweloper buduje na przykład przedszkole pod to osiedle, czy dopiero ma plany na za 2 lata, bo tutaj to jest bardzo istotny czynnik, jeżeli jak klienci przychodzą i pytają, tak, tutaj nic nie ma, a wy mówicie, ale tutaj już został lokal sprzedany na Żabkę, tutaj został już sprzedany lokal na usługi medyczne, a tam niedaleko otwiera się przedszkole. Także tutaj to jest bardzo, bardzo istotny punkt. No to też tutaj znowu informacja, jeżeli dowiecie się, że jakieś większe centrum handlowe będzie budowane, no to też znowu te ceny wzrosną. Przykład z Poznania, takie duże centrum handlowe Poznania, tam jest zresztą też niedaleko Malta, takie jezioro miejskie z dużą ilością różnych miejsc rekreacyjnych, też można pozjeżdżać na nartach. I w tym momencie właśnie deweloperzy bardzo mocno tam się skupili. Bardzo dużo budynków z rynku pierwotnego jest w tej chwili budowanych, także tam też ta cena szybuje.
Natomiast jak już mamy takie punkty usługowe, to też na to klienci patrzą. Jeżeli oprócz tego, że mamy centrum handlowe, to jeszcze mamy, jak to z Maciejem nazywamy, rozrywkę wyższych lotów, czyli dostęp do teatru, do opery, do muzeum, tak, czy do różnych nocnych przyjemności. Atrakcje miasta. A co prawda nie w bezpośrednim otoczeniu, tak, ale gdzieś tam dalej mamy do tego blisko, też na to klienci zwracają uwagę. Czy jest na przykład stadion, tylko też znowu nie w bezpośrednim sąsiedztwie, tylko gdzieś w okolicach 1,5 km, bo w momencie, kiedy będzie organizowana duża impreza i cyklicznie będzie organizowana, to znowu ma to wpływ na stopy zwrotów z tytułu najmu, tak, krótkoterminowego, więc to też ma znaczenie. Infrastruktura dookoła, tutaj jest takie zdjęcie, tutaj pokazujemy takie zdjęcia, które jakby mają podkreślać to, co chcemy Wam przekazać. Tutaj bardziej to dotyczy okolic podmiejskich. Jeżeli chodzi o lokalizację podmiejskie u nas w Dąbrówce pod Poznaniem, deweloper wbudował całe miasto. Powstało 5,5 tysiąca szeregowców, domów wielorodzinnych, zostały wybudowane w szkołach, przedszkole, galeria handlowa, wszystkie punkty usługowe, ale z tej całej puli mieszkań ponad połowa z nich ma drogę szutrową do swojego mieszkania bądź domu, bo gdzieś tam te drogi są budowane w ostatniej kolejności. I o ile będziecie sprzedawać mieszkanie wiosną, latem czy jesienią, to spoko, ale jeżeli będzie akurat tak, że spadnie trochę śniegu, chociaż w tym roku jeszcze go nie było i nie będziecie mogli dojechać do swojego mieszkania z klientem, a rezerwowaliście je latem i jak będziecie oglądać inwestycje, to wszystko było ok, były ładnie tereny zielone dookoła, deweloper Wam obiecał, że będzie droga, ale jak zwykle nie zrobił, bo nie zdążył, no to może mieć to drastyczny wpływ na to, jak będzie to sprzedawane i jaka będzie finalna cena tej transakcji. Tak, to jest przykład inwestycji w centrum Wrocławia, po lewej stronie. Za sobą mamy rynek pierwotny, mamy nowy budynek, tak, to jest widok z okna na taką okolicę, czyli no, może to wpłynąć na bezpieczeństwo, tak, mieszkańców. Gdzieś można podejrzewać, że różne towarzystwo mieszka dookoła, tak. Po drugiej stronie z kolei mamy skrajnie odmienny przypadek. Jest to ulica Sarmacka, bodajże, na Wilanowie, gdzie mamy taką społeczność dosyć jednorodną. Budynki są jednorodne, ujednolicone, tak? Mamy trawniki, ławki, jest bezpiecznie, poczujemy się bezpiecznie, możemy miło spędzić czas. Są to niskie budynki zazwyczaj, więc wszędzie widzimy niebo, tak? Także może to sprawiać takie wrażenie miejsca sielanki. Gdzieś, gdzie jak człowiek nie jest w Warszawie, przyjedzie do Wilanowa, to na pewno fajnie się poczuje. Generalnie Wasi klienci, którzy będą kupować mieszkania na rynku pierwotnym, chcą mieszkać w otoczeniu podobnych do siebie ludzi. Jeżeli będziecie mieli super ekstra mieszkanie, ale w okolicy, która jest po lewej stronie i oni będą się bali wyjść do tej Żabki wieczorem, to będzie in minus. A teraz zdjęcie po prawej stronie pokazuje, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, z założenia oczywiście, są bardzo do siebie podobni, zbliżeni, gdzieś powiedzmy na przykład reprezentują klasę średnią. I ci klienci, którzy przychodzą na rynek pierwotny i są średnio zamożni, bo są z klasy średniej, oni też chcą się takimi ludźmi otaczać, dlatego są skłonni zapłacić więcej, aby dostać ten towar. Tak, to nie jest tylko towar w postaci mieszkania i ładnego bloku, ale także tej okolicy, tych ludzi, którzy będą mieszkać obok nich. Z drugiej strony też po lewej stronie czasami może być ciekawie, tak? No, życie nie będzie nudne, ale gdzieś tam może nie na zawsze. Także jest to brane pod uwagę. Okej, kolejnym takim czynnikiem, może trochę innym niż te czynniki, które wcześniej przedstawialiśmy, jest reklama. Każdy wie, reklama jest dźwignią handlu, a chodzi nam tutaj o reklamę dewelopera, tak? Bo wiadomo, kupujemy po to, żeby sprzedać, a jak deweloper nam tym pomaga, no to jest wiadomo na plus, dużo lepiej, tak? Tutaj po lewej stronie mamy inwestycję z wywieszonym banerem reklamowym, tytułowany sprzedam mieszkanie, tak? I numer telefonu. I to była cała reklama dewelopera, tak? Osoby przejeżdżające obok tej ulicy nie wiedzą tak naprawdę, czy to jest mieszkanie wykończone, czy to jest mieszkanie w stanie deweloperskim, ile jest tych mieszkań, w jakim metrażu są te mieszkania, tak? To był pośrednik, który sprzedawał deweloperowi mieszkania. Więc ciężko stwierdzić, te mieszkania się sprzedawały rok, bo zostało ich 7, a deweloper nie mógł ich sprzedać. Tak akurat się złożyło, że cena była bardzo dobra i wzięliśmy te mieszkania i zarobiliśmy, tak? Bo zbadaliśmy sytuację dookoła rynków wtórnych i inaczej to rozreklamowaliśmy i się udało, ale tutaj no, należy na to zwracać uwagę.
jeżeli deweloper rusza z nową inwestycją, tak, no to jeżeli jest to duża inwestycja, to nakłady na reklamę będą odpowiednio wysoko poniesione. Jeżeli odpalacie YouTube'a, widzicie reklamę tego osiedla, odpalacie Face'a, jest reklama osiedla, na Instagramie tak samo, odpalacie Polsat i leci reklama tej inwestycji, jedziecie autostradą na Billboardzie, jest reklama tej inwestycji, czyli jest tak naprawdę wszędzie. Czyli deweloper rozkręci popyt na te mieszkania, wchodzicie do biura sprzedaży i teraz nie tak, że się śmieje i koloryzuje, ale jest kolejka na mieszkania, po prostu jest na przykład bardzo dobra lokalizacja i deweloper dokręcił tą reklamę na maksa, to warto się zastanowić, czy nie dopłacić do takiego mieszkania troszeczkę więcej niż mówi nam to na przykład analiza badania rynku, że moglibyśmy za to zapłacić, ponieważ ta reklama, która już deweloper zainwestował, ona cały czas będzie na was pracować. I teraz w momencie, kiedy deweloper wyprzeda mieszkanie, wy będziecie posiadać towar, na który jest duże zapotrzebowanie w mieście, ponieważ jak reklama cały czas chodzi i pracuje, deweloper jej nie wygasza z dnia na dzień, to cały czas jest dokręcony popyt i wy macie towar, którego nie ma na rynku, a jest bardzo duże pożądanie. I to też nie jest tak, że kupujemy tylko tam, gdzie jest duża reklama, a tam, gdzie jest słaba, nie kupujemy, bo my tutaj po lewej stronie przekazaliśmy inwestorom te mieszkania i wyszły rewelacyjne stopy zwrotu. I po prawej stronie, gdzie jest, są bardzo dobrze rozreklamowane inwestycje, też kupujemy. Tylko to warto jakby wziąć pod uwagę jako jeden z wielu czynników przy doborze okazji inwestycyjnej z rynku pierwotnego. Wiarygodność dewelopera, tu już musimy powoli kończyć. To jest ostatni slajd, to jest bardzo istotny punkt. Mieliśmy taki przypadek, są deweloperzy w Polsce, którzy notorycznie się spóźniają na każdej inwestycji. Jest to na przykład minimum pół roku, że spóźnia się deweloper na każdej jednej inwestycji w Polsce, ogólnopolski deweloper. Przychodzi do mnie kolega i się mnie pyta, mówi, ja tu miałem mieć na koniec roku mieszkanie w listopadzie. Mówi, czy oni zdążą, bo ja już kredyt uruchomiłem i tak dalej, chcę wpuszczać ekipę. Ja mówię, ale jak to jest możliwe? Mówię, tu przecież nie ma okien, to jest stan surowy otwarty. Jak oni mają skończyć, to mieszkanie za 2 miesiące. Idzie do kierownika sprzedaży i kierownik mu sprzedaży mówi, że zdążymy. Ja mówię, przecież pamięcie w żywe oczy. Mówię, idź zapytaj majstra na budowie. Panie majster, kiedy skończycie w tym roku? Skończycie do końca roku? Mówi, tak, ale nie tego. Więc generalnie to pod uwagę, to można zweryfikować w internecie, jak wygląda deweloper. Możecie sami to sprawdzić, wziąć prospekt informacyjny i zobaczyć, jeżeli w kwietniu miało być wylane. Musimy kończyć. Jeszcze 3 minuty powiemy. Jeżeli w prospekcie widzicie, że miało być okna, a oni leją halę garażową, to wiadomo, że coś jest nie tak. Ale jeżeli współpracujecie z deweloperami, idziecie do dewelopera i mówicie, dzień dobry, poproszę 10 mieszkań i pani z biura sprzedaży mówi, to ja wyłączam te mieszkania ze sprzedaży do końca miesiąca, to macie gwarancję, że nikt ich nie kupi, bo na tym polega profesjonalista po drugiej stronie. Deweloper jest profesjonalnym sprzedawcą, że jak się z nim dogadacie i jest wiarygodny, to możecie tak naprawdę kupować mieszkania przez telefon, nie musicie się pojawiać w biurze sprzedaży. No bo ponieważ macie tą osobę, która chce robić z wami interesy, jest profesjonalistą, nie sprzedaje pierwszego mieszkania, tylko setne albo 500. I to jest ta przewaga rynku pierwotnego, że jak znajdziecie sobie tych deweloperów po drugiej stronie, z którymi będziecie stale współpracować, to możecie to bardzo szybko uprościć i sobie ułatwić. My te czynniki oczywiście jeszcze badamy w pośredni sposób, tak? Są skrajne przypadki, ale mamy pojedną skalę cenową. 1,379. Dlaczego właśnie tak? Jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć więcej, to zapraszamy nas do stoiska i dziękuję bardzo. Dziękujemy. Brawo, brawo.